Halleluja! Siedzisz sobie i zastanawiasz się i się pytasz, no ale skąd ty wiesz, że mi przebaczono moje grzechy? Przecież ja byłam bita przez mojego ojca. I jak tu mi człowiek może przebaczyć? Ja chcę tutaj powiedzieć dzisiaj o przebaczeniu z krzyżu Golgoty. Wiesz, ja od dzieciństwa byłem religijnym człowiekiem. I zawsze mi rodzice mówili, jakoś to będzie, Mateusz, jakoś twoje problemy miną, ale te problemy cały czas były. Wiecie, mój ojciec krzywdził mnie, moi rodzice mnie krzywdzili, ale pewnego dnia, 6 lat temu, poznałem osobiście Jezusa i przyjąłem prawdę, że moje grzechy zostały przebaczone 2000 lat temu na krzyżu Golgoty. O tym, że już nic nie jestem winny, o tym, że jestem czysty, że na krzyżu Golgoty dokonała się zamiana. On wziął moje grzechy i uzdrowił wszystkie moje choroby. I dzisiaj chcę tutaj powiedzieć o tym, że znalazłem życie, że znalazłem Chrystusa. I nie głosimy dzisiaj wam żadnej religii, żadnej jakiejś popierdółki, żadnego Jezusika, w którym w tym kraju się mówi. W tym kraju się mówi, że to jakiś Jezusik, że to jakaś Maryjka, że to jakiś papież czy jakieś inne gówno, a chcę to dzisiaj powiedzieć o tym, że Bóg jest realny, że to nie jest żadna ściema, że to jest realny, żywy Bóg i to nie jest żadna bozia i to nie jest żaden sakrament, to nie jest jakiś człowiek w wafelku, to nie jest to. Chcę tutaj powiedzieć dzisiaj o tym, że On żyje, o tym, że On uratował, Chrystus uratował na zawsze moje życie i mnie zbawił. I chcę tutaj powiedzieć o tym, że Jezus Chrystus, On nie przyszedł tu po to, aby zrobić jakieś cyrki religijne. On przyszedł tutaj po to, aby ciebie zbawić. On przyszedł tutaj po to, aby uratować ciebie od piekła, aby uratować twoje życie. Ale pytanie jest do ciebie, czy ty przyjmiesz to życie? On przyszedł i wszystko się wykonało, ale pytanie do ciebie jest, czy ty to przyjmiesz? Czy olejesz sprawę i pójdziesz wtedy do piekła? Człowiek jest oddzielony od Boga przez jeden grzech, przez egocentryzm, przez oddzielenie się od Boga i chodzenie własnymi ścieżkami. Ja całe życie od dziecka zawsze chodziłem własnymi drogami, szukałem grzechu, szukałem, żeby popsuć różne rzeczy, ale 6 lat temu realnie do Niego zawołałem i powiedziałem, Jezu, chcę się z Tobą osobiście spotkać, chcę Ciebie osobiście doświadczyć. I On przyszedł i doświadczyłem Go w moim pokoju. On przyszedł do mnie i powiedział, Mateusz, kocham Cię. On okazał mi miłość, takiej, której nie mogłem otrzymać od cielesnych rodziców. I On przyszedł do mnie i stałem się nowym człowiekiem. I głosimy to samo wam dzisiaj, że musicie się na nowo narodzić, że musisz poznać osobiście Jezusa tutaj na ziemi. Nieważne, czy jesteś dobrym człowiekiem. Może myślisz sobie, ale ja mam dobre życie. Ja nie jestem takim złym człowiekiem. Ale Bóg mówi, musisz się spotkać ze mną, musisz się narodzić na nowo. Nieważne, ile przykazań spełniłeś w życiu, nieważne, ile czasu czytałeś Biblię, musisz się na nowo narodzić. To dziś jest ten dzień, kiedy możesz Go poznać. Dziś jest dzień łaski i dziś jest dzień zbawienia. Nie musisz zasługiwać sobie na zbawienie. Ono jest za darmo. On przyniósł zbawienie za darmo. Religia cię uczy, że musisz zapracowywać sobie na zbawienie. O tym, że musisz klękać, że musisz chodzić do Częstochowy, że musisz chodzić na kolanach dookoła jakichś tam obrazów, a to jest jedna wielka ściema. Nie musisz tego robić. Wystarczy, że przyjmiesz dzisiaj prawdę o tym, że Jezus Chrystus umarł za twoje grzechy, o tym, że On ci już wszystko przebaczył i wezwiesz Jego świętego imienia, przyjmiesz Go jako Pana i Zbawiciela i oddasz Mu swoje życie i twoje życie się na zawsze zmieni. On zmieni twoje życie na zawsze. Może jesteś dobrym człowiekiem, to On przyjdzie i zrujnuje wszystko, co oddzielało cię od Niego. Ja dałem Mu pozwolenie, aby On wziął moje życie i zniszczył stare życie. Poddałem się Mu. Twoje ego musi umrzeć. Twoje egocentryzm musisz umrzeć i musisz realnie dzisiaj poznać Jezusa. On jest Królem, On jest Panem, ale czy Ty chcesz przyjąć Jego panowanie? Czy Ty chcesz, aby On stał się Twoim Panem, Twojego życia?
to zostawiam decyzję dla ciebie. Jest tutaj osoba, która w lewej nodze ma jakieś śruby. Jeżeli chcesz dzisiaj zostać uzdrowiona, to przyjdź tutaj. Ja położę swoją świętą rękę i zostaniesz uzdrowiona. Dzisiaj jest dzień, kiedy możesz go poznać. Dzisiaj jest ten dzień. 2 lata temu szukałeś i wołałeś, czy jestem Bóg. Tak, jestem Bóg. Dzisiaj jest to odpowiedź dla ciebie, ponieważ mówiłeś Bogu, że jeżeli człowiek powie na ulicy, tak, jestem Bóg, to w niego wierzysz. I dzisiaj jest ten dzień, kiedy narodzisz się na nowo. Dzisiaj jest ten dzień. Przyjdź dzisiaj do Niego. On już ci wszystko wybaczył. Nie musisz zapracowywać sobie swoimi uczynkami. Nie musisz. Religia ci mówi, ale ja nie mogę osobiście przyjść do Boga, bo ja jestem taki brudny. Właśnie takiego Bóg chce, abyś ty przyszedł do Niego. Właśnie taki brudny, jaki jesteś. Przyjdź, zrzuć wszystko na Niego. Zrzuć wszystkie grzechy na Niego. On podźwignie twoje życie. Przyjdź do Niego. Oddaj dzisiaj życie Jezusowi. Jutro może nie nastać, ale dzisiaj wybierz życie. Dzisiaj wybierz Chrystusa. Olej diabła, olej ten świat, olej wszystko. I spójrz na krzyż Golgoty. Spójrz na Chrystusa. Przyjdź do Niego. Uwierz w to, co dokonało się na krzyż Golgoty. A On na zawsze zmieni twoje życie. Jeżeli chcesz uzdrowienia, uwolnienia, przyjdź tutaj. Zupełnie za free, uzdrowimy cię i uwolnimy.